myślę, że to pytanie, na które wszyscy widzowie, którzy teraz nas oglądają, czekają. Chciałem się zapytać, jak układać się przez cały rok, bo możemy już powiedzieć przez cały rok, współpraca z zarządem klubu i jako jeden z członków zarządu klubu, jak układać się współpraca z władzami gminy? Powiem tak, przed rozpoczęciem, no, o cały rok pytasz, wydawało się na początku, że nie będzie źle, bo pojawił się tutaj pan radny, który jest odpowiedzialny za jakiejś komisji sportu, ja nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, tutaj na terenie gminy. Przyszedł, pooglądał, porozmawialiśmy, później było dzielenie budżetu, pomożemy. Później, no niestety, pół roku, można powiedzieć, nikt się tutaj nie interesował tą żurawianką. Choć jak tam byliśmy u wójta, to zawsze tam dobre słowo miał. No ale niestety, czasy są takie, że dobre słowo dzisiaj to nie wystarczy. Co by to powiedzieć? No staraliśmy się jakoś tutaj w swoim zakresie, to co nam gmina tam dotacje dała, jakoś tym zarządzać. Wszyscy wiemy, że budżet nam został przez przyjęte parametry przyznawania dotacji przez Urząd Gminy, budżet nam został obcięty o 100% praktycznie z poprzedniego sezonu. O 50%, do 50% z poprzedniego sezonu. No wydawałoby się, że klasa B, ale na taki klub jak Żurawianka to jest bardzo dużo. Mamy dwie sekcje młodzieżowe, seniorzy. Do tego budynek klubowy, który też trzeba utrzymywać. Do tego też niektóre kluby nie mają budynków klubowych, jak Maćkowice na przykład, i tam przyjeżdża się tam na ten stadion, się trzeba przebrać u siebie, bo gdzie? Na stadionie będziemy się przebierać na ławkach. U nas jednak to zaplecze jest zapewnione, ale to wszystko kosztuje. No, ktoś to musi sprzątać, za wodę trzeba płacić i tak dalej. No zobaczymy, no prognozy na przyszły sezon i współpraca z gminą. Tam kilka rozmów odbyłem z władzami, no, wskazuje, że może być dobrze. Jak będzie? Nie wiem, mam nadzieję, że będzie dobrze, bo jednak nie ukrywam, zresztą tutaj zainteresowane osoby to wiedzą, że przed sezonem miałem kilka propozycji, dosłownie dwie trenerskie prace w innym klubie, w innych klubach, i powiem szczerze, przez wzgląd na tutaj na Żurawiankę, sentyment i tyle, zrezygnowałem z tego. Bo chciałem tu pomóc, żeby to jakoś wyglądało. Organizacyjnie najlepiej nie było, nie ma co ukrywać. Dzięki tu pomocy, oczywiście Maciek Duda wspominał, i to też należy podkreślić, dzięki Krzysiowi i Adrianowi Bajwolukowi to boisko zawsze było przygotowane na mecz, zawsze było skoszone, zawsze można było na nich liczyć. A jak nie mogli oni być, to ja nieraz pomagałem. No twoje zaangażowanie, na każdym meczu byłeś, na każdym wyjeździe byłeś, to też było dużo. Zaangażowanie Maćka Dudy, że zajął się młodymi chłopakami, bo też szukałem wcześniej trenera, komu dać tą drużynę. I tu nie będę ukrywał, powiem, że jak rozmawiałem z kilkoma trenerami, to mówili mi wprost, że oni wiedzą, że w Żurawicy nie ma pieniędzy i tu nie przyjdą. Dlatego no w sumie dziękuję Maćkowi, że wziął tą drużynę. No i też panu Sadowskiemu dziękuję, bo też trochę tu pomógł mi tutaj w prowadzeniu trochę klubu, można powiedzieć. Trochę doradzał tam jakoś, jak mogliśmy się troszeczkę, ja mu tam pomagałem, bo on też prowadził tych młodych chłopaków tam. Najmłodszą grupę też wziął. Także ciężko było, udało się. Zamkniemy ten sezon i budżet do końca roku chcemy zamknąć, złożyć rozliczenie do gminy i co? I będziemy czekać, co dalej. No, trzeba robić jakieś zebranie i zastanawiać się, co nad klubem, bo no jak mówię, no
siedzieć. Zależy mi na dobru tego klubu, ale samemu pociągnąć takie rzeczy to jest ciężko prowadzić taki klub, bo nie mam rodzinę i tak dalej, praca jest jaka jest i nie zawsze mogę być. A niestety, żeby coś się zaangażować, to trzeba temu poświęcać czas, a nie można być tylko, a dzisiaj jestem, jutro mnie nie ma. Jednak trzeba się zaangażować i jak już się mówi A, to trzeba powiedzieć B. No, jak już pomagam, no to działamy, a nie może być tak, że ktoś jest w zarządzie, bo go tam ktoś na papierze napisał, a jak trzeba pomóc, no to akurat nie ma kiedy przyjść. Teraz mamy kilkumiesięczną przerwę zimową. Okres roztrenowania i przygotowania się do rundy wiosennej. Czy są już plany na ten okres? Czy drużyna obecnie trenuje? Mamy halę 2 razy w tygodniu, co roku. Do końca roku to są różne gierki. Przychodzimy, bawimy się, gramy sobie meczyki. A po nowym roku, tak jak wszystko pójdzie dobrze, to tam w sumie mogę zdać po cichu. Będzie nowy trener. Jak dobrze pójdzie, już tam pierwsze rozmowy zostały przeprowadzone, wstępnie wyraził zgodę. A nowy trener to nowe nadzieje. Z chęcią dalej bym oczywiście trenował tutaj, ale niestety no, mam pracę jaką mam i wiem o tym, że nie może być tak, że trenera nie może nie być na meczu i na treningu. Więc na razie dopóki jakoś tam się u mnie to w życiu tam prywatnym, w pracy to nie zmieni, to nie chciałbym tutaj, chyba że będzie potrzeba, to zostanę jako zawodnik na razie, jeśli trener będzie na mnie stawiał i będę chciał pomóc, jeśli nic się nie zmieni, Żurawiance od strony organizacyjnej, tam w zarządzie troszeczkę więcej pracować. No i tyle, no, zaczynamy treningi. Prawdopodobnie od stycznia czy od lutego już przygotowanie do sezonu. I oby było lepiej. Obecnie w jakich dniach, w jakich godzinach trenujemy? Wtorek, piątek, 17:30. Być może ogląda nas przyszły nowy zawodnik Żurawianki, tego, że zapraszamy. Oczywiście testy trwają. Każdy może przyjść, pokazać się. Najpierw przejdzie przez moje oko sito, a później przez sito drugiego trenera. Tak do nas doszło w tej rundzie 3 zawodników i grali. Każdy ma swoją szansę. Nikogo nie skreślamy. Zapraszamy. Pokażesz się w Żurawiance. Zawsze później będziesz mógł grać wyżej. Biorąc przykład, tak jak mówię, no, Wojtek Pukas, czy nawet Kamil Mazur, czy nawet Antonik Łukasz. Każdy dostał swoją szansę. I progres w grze też zrobili wszyscy. Chciałbyś coś dodać jeszcze na koniec, co nie zostało jeszcze dziś powiedziane? Mowa końcowa. Nie, no, chciałbym powiedzieć, że jeśli są osoby jakimś, którym leży dobro klubu na sercu, to zapraszamy do współpracy. Będzie zarząd, bo powiem tak, przypominam sobie te czasy, kiedy Żurawianka grała w 4. lidze. Były pieniądze. Wszyscy chcieli działać, pomagać. Niestety skończyła się 4. liga, skończyły się pieniądze, teraz trzeba trochę dać od siebie coś więcej i nagle się okazuje, że nie ma kto pomóc. A każdy by z boku stał i mówił, że nic nie robi, nic nie robią, ten tylko by przychodził sobie w piłkę pograć albo siedzą sobie na beczkach. No, tak nie jest. No, wydaje się, że taki klub w klasa B, co tam może być trudnego? Przyjdą we wtorek, przyjdą w piątek, przyjdą w niedzielę i po sprawie. To nie jest tak. To naprawdę trzeba tutaj włożyć dużo pracy, prywatnego czasu dużo poświęcić. Nieraz kosztem rodziny. Nieraz kosztem pracy. Także zapraszam do współpracy, jeśli kto może to doradzić coś, no i żeby być tą drużyną, bo jeśli chcemy coś tu w Żurawicy stworzyć, żeby na 80-lecie, które wypada w 2018 roku, ta drużyna była przynajmniej w klasie A, co i tak na taki klub jak Żurawianka, to myślę, że to jest niska liga, przynajmniej 5. liga powinna być, ale
osiągniemy jakiś cel, wejdźmy do klasy A, a później się zobaczy. Jak pojawi się kilka dobrych dusz wokoło tego klubu, na pewno klub odżyje, przyciągnie nowych zawodników, czy jakichś nowych działaczy, a może jakiegoś sponsora. Wszyscy na tym skorzystamy, a na pewno społeczność Żurawicka. Dobrym przykładem tutaj jest właśnie, podkreślam jeszcze raz, praca Maćka Dudy, który przyciągnął do gry w juniorach chyba z 5-6 nowych chłopaków i ma w drużynie 17 osób, a miała być drużyna, która w ogóle miała nie być drużyny. Jednak dzięki zaangażowaniu Węgrzyna, jednego zawodnika, który tam ze mną rozmawiał, że będą chłopcy, że chcieliby grać, ta drużyna powstała, zdobyła, można teraz przez tą rundę więcej punktów niż przez ostatnie 2 czy 3 lata, jak ostatnio słyszałem. Zaangażowanie pana Sadowskiego, który potrafił zmobilizować dzieci, rodziców i trenuje u niego chyba 50 dzieci w wieku od 5 do chyba 10 lat, czy nawet do 12. Tak jak mówię, no, wspólnie coś tu można zrobić i osiągnąć, jeśli wszyscy do tego przyłożymy rękę. To będzie dobro nas wszystkich, no i będzie procentować na przyszłe lata i będzie można się cieszyć, że coś po sobie pozostawiłem, coś zrobiłem i ktoś nas zapamięta, że jednak coś chcieliśmy tutaj zrobić. I za 20-30 lat to o nas będą wspominać, że był taki okres chudych lat w klubie i trafiła się grupka młodych zaangażowanych, która wyciągnęła klub z dna. Zgadza się, no tak jak mówię, jeszcze trochę więcej zaangażowania ze strony gminy. Tutaj takie zapewnienia mamy, że gmina nam coś tam pomoże. Przynajmniej wójt mu jest przychylny, także może coś ruszy w przyszłym roku. No i cóż, no wszyscy czekamy, co przyniesie przyszły rok. Nie ukrywam, że na pewno będzie zebranie walne. Prawdopodobnie będzie wybierany nowy zarząd. Nowy zarząd to nowe nadzieje. No cóż, wszyscy na to czekamy. Tak jak i nowy rok. Tak jak i nowy rok. Dziękuję za dzisiejszy wywiad. Dziękuję za rundę jesienną i ogólnie za cały rok 2016, który gdzieś po części wspólnie spędziliśmy i na meczach w Żurawicy i na meczach wyjazdowych. Dziękuję za dobre wyniki. Za gorsze mecze nie muszę dziękować, ale też wspólnie przeżyłem je razem z drużyną. Ja również. Dziękuję, że z nami byłeś na każdym meczu i nas wspierałeś. Zawsze można było na Ciebie liczyć. Jeszcze raz z tego miejsca chciałem właśnie podziękować braciom Bajwolukom, Maćkowi Dudzie i panu Sadowskiemu za pomoc tutaj w prowadzeniu klubu, za dobre słowo. I w sumie, że zawsze można było na nich liczyć i oby ta współpraca była owocna i w przyszłym sezonie. I do zobaczenia w lepszym 2017 roku. Też tak myślę. Dziękuję.